Chwała Bogu. Chwała Bogu. Ponieważ jutro są walentynki, to będę mówił o miłości. Tak zupełnie poważnie będę mówił o miłości, ale o miłości według Jezusa. I chciałbym, żeby towarzyszył nam przez cały czas, towarzyszyły nam takie słowa Jezusa, które są zapisane w Ewangelii Jana, w 8 rozdziale. W tym 8 rozdziale Ewangelii Jana mamy sytuację, w której faryzeusze chcą złapać znowu Jezusa na gorącym uczynku, na jakimś potknięciu i przyprowadzają do Niego kobietę, którą akurat złapali na cudzołóstwie. Znamy tą historię. Ta historia kończy się takimi słowami Jezusa. Ja też Cię nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. Ja też Cię nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. Panie Jezu, prosimy Ciebie, żeby Twoje słowo zmieniało nasze serca i nasze myślenie. Żebyśmy upodobniali się do Ciebie, żebyśmy byli w naszym życiu tutaj na ziemi tacy jak Ty byłeś, tacy jak Ty jesteś. Prosimy Ciebie, żeby Twoja miłość wypełniała nas. I żebyśmy wszystko, co robimy, robili z miłości. Amen. Wiecie, tu na początku jest napisane od 3 wersetu, jak przyprowadzili tą kobietę i mówią: Mojżesz nam takie kazał kamieniować. A co ty mówisz? I tu jest napisane w 6 wersecie: To zaś mówili, by wystawić go na próbę i by mieć powód do oskarżenia go. Dlaczego? Dlatego, że wtedy, w tamtych czasach, na tych terenach panował Rzym, a Rzymianie nie karali za cudzołóstwo śmiercią. I to trochę tak jak z tymi podatkami. Stawiają Jezusa między młotem a kowadłem. Jeżeli powie zgodnie z zakonem Mojżesza, że należy ją ukamieniować, to narazi się Rzymowi i wyda wyrok, którego nie wolno było Żydom wykonywać. Natomiast jeżeli powie, że nie, no to wtedy będzie sprzeczne z zakonem Mojżesza. I wiemy, że Jezus najpierw się nachylił, zaczął coś pisać czy rysować na piasku, a kiedy im trochę para, że tak powiem, zeszła, a nie przestawali go ciągle jeszcze nękać, to w końcu im powiedział: kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. Wiecie, widzimy tutaj na końcu, że Jezus mówi tej kobiecie: nie potępiam cię. Pytanie jest takie, dlaczego jej nie potępił? Z tej całej historii niektórzy wysuwają błędny wniosek, skoro faryzeusze wcale nie byli lepsi od niej, nie ma na ziemi takich ludzi, którzy by byli dobrzy, tak, którzy by byli sprawiedliwi, no to Jezus jej nie potępił. To jest nieprawda. Jezus nie potępił jej nie dlatego, że wszyscy inni też są grzesznikami. Jezus jej nie potępił dlatego, że ona zrozumiała swój grzech. Jezus jej nie potępił. Nawet nie musiał jej tego grzechu wytykać, bo ona już dobrze wiedziała, co zrobiła. I Jezus, znając serce człowieka, dostrzegł w niej żal za grzech. Dlatego jej nie potępił. Dlatego powiedział: i ja cię nie potępiam. Ale zauważcie, że w tych słowach miłości i ja cię nie potępiam, to nie jest koniec tej historii, bo koniec tej historii jest: idź, ale już więcej nie grzesz. Jezus nie tylko jej wybacza. Jezus nie tylko zdejmuje z niej tą winę, ale Jezus nazywa rzeczy po imieniu. Jezus nazywa grzech grzechem.
Jezus nie mówi zdarzyło się. Nie bagatelizuje grzechu. Nie próbuje powiedzieć, że grzech to jest taki mały błąd. To jest takie nietrafienie celu. To nie jest nietrafienie celu. To nie jest mały błąd. To jest poważna sprawa, której skutkiem jest śmierć. Jezus nie mówi, nie mówi, no słabość jakaś ją opanowała. Nie próbuje jej usprawiedliwiać. Jezus nazywa grzech grzechem, ale jednocześnie temu, kto widzi swój grzech, temu, kto ma skruszone serce, przebacza. Przebacza i więcej tych grzechów nie wspomni. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i powiedział do niego: Zacheuszu, zejdź prędko, gdyż dziś muszę być w twoim domu. Zszedł więc prędko i przyjął go z radością. Gdy wszyscy to zobaczyli, zaczęli szemrać i mówić: przyszedł w gościnę do grzesznego człowieka. To był człowiek grzeszny, o którego grzechach wiedziało pół miasta albo i całe miasto. Ludzie dobrze wiedzieli, co to jest za ziółko z tego Zacheusza. To nie jest tak, że my się możemy tylko domyślać, że skoro był przełożonym nad celnikami, to miał dużo możliwości naciągania, okradania innych, wymuszania. Do tego był bogatym człowiekiem. Celnicy byli znani z tego, że mieli dodatkowe źródła nielegalnego dochodu. Rzymowi to nie przeszkadzało, dopóki dostawał swoją działkę, więc korzystali z tego. A Zacheusz jako przełożony, skoro się na tym dorobił, można się domyślić z tego fragmentu, to zapewne miał sporo za uszami. A co więcej, tu jest napisane, że całe miasto miało go za człowieka grzesznego, więc no, tak zupełnie bezpodstawnie to może jednak nie twierdzili o nim. Ale w tym momencie, kiedy pojawia się ten werset, gdzie ludzie mają pretensje do Jezusa, że przyszedł w gościnę do człowieka grzesznego, coś się zmienia. W 8 wersecie czytamy: Zacheusz zaś stanął i powiedział do Pana: Panie, oto połowę mojego majątku daję ubogim, a jeśli na kimś coś wymusiłem, oddaję poczwórnie. Tego wymagał zakon Mojżesza. Jeżeli na kimś coś wymusiłeś, oszukałeś, to czterokrotnie masz oddać. Zacheusz był Żydem i znał zakon. Więc tu dokładnie według zakonu Mojżesza ma zamiar postąpić. Ale oprócz tego jeszcze ogłasza, że połowę majątku oddaje ubogim. I tu od razu mi się przypomina ten bogaty młodzieniec, który usłyszał: sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim, przyjdź mnie naśladuj. Więc można by było pomyśleć: Zacheuszu, tylko połowę majątku. Słabo. Ale Jezus nie mówi, że słabo, tylko mówi tak. A Jezus powiedział do niego: dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, ponieważ i on jest synem Abrahama. Syn człowieczy przyszedł bowiem szukać i ocalić to, co zaginione. I znowu Jezus nie wspomina słowem o grzechach Zacheusza. W odróżnieniu od tego, co będziemy czytać za chwilę. Słowem nie wspomina jego grzechach. Dlaczego? Bo Zacheusz dobrze zna swoje grzechy. I on dobrze wie, co zmalował w życiu. I najwyraźniej ma już tego dość. Kiedy Jezus przychodzi do niego do domu, to napełnia go taką odwagą do tego, żeby zrobić porządek ze swoim życiem. Żeby zostawić to, o czym dobrze wie, że to nie są Boże rzeczy. Mało tego, jeśli może, to nie tylko porzuca swój grzech, ale i wpada na pomysł, jak zadośćuczynić za ten grzech. I to jest kolejna ważna sprawa. Jezus tu nic nie mówi o grzechu. Zacheusz sam wie, co zrobił. Postanawia, sam ogłasza, że już więcej nie będzie szedł tą drogą.
Dlatego Jezus mówi, dziś zbawienie stało się udziałem tego domu. To zbawienie jest dlatego, że Jezus odpuścił mu grzechy. Jezus odpuszcza grzechy Zacheuszowi. Nie mówi może tego dosłownie, odpuszczam ci twoje grzechy, ale ogłasza, że zbawienie stało się udziałem tego domu, więc grzechy Zacheusza zostały odpuszczone. Możemy jeszcze, dzisiaj trochę Łukasza będziemy męczyć, skoczyć sobie w Ewangelii Łukasza do rozdziału 7. Werset 36 do 50. Upraszał go zaś któryś z faryzeuszów, aby spożył z nim posiłek. Wstąpił więc do domu tego faryzeusza i spoczął przy stole. A oto jakaś kobieta była w tym mieście grzesznicą. Gdy dowiedziała się, że spoczywa przy stole w domu faryzeusza, przyniosła alabastrowy flakonik olejku, stanęła z tyłu u jego stóp i płacząc zaczęła łzami zlewać jego stopy i ocierać je włosami swojej głowy. Całowała też jego stopy i namaszczała olejkiem. Gdy zobaczył to faryzeusz, który go zaprosił, powiedział sam w sobie, jeśli by ten był prorokiem, wiedziałbym, kim i jakiego rodzaju jest ta kobieta, która go dotyka, że jest grzesznicą. Mamy tutaj przykład kolejnego człowieka, którego grzechy są jawne w całym mieście. Tak? Mamy znowu kobietę, której grzechy są oczywiste dla wszystkich. A Jezus w odpowiedzi powiedział do niego. Ten faryzeusz nic nie powiedział, sobie pomyślał. Pomyślał sobie, ten gość chyba jednak nie jest prorokiem. Z kim on się zadaje? A Jezus zna myśli człowieka. Nawet kiedy chodził po ziemi, on wiedział, co jest w sercu człowieka. Nikt nie musiał mu mówić. I na tej podstawie Jezus mówi tak, Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. A on na to, powiedz nauczycielu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden był mu winien 500 denarów, a drugi 50. Ponieważ nie mieli z czego oddać, darował obydwum. Który z nich będzie więc kochał go bardziej? Szymon odpowiedział, przypuszczam, że ten, któremu więcej darował. A on mu powiedział, słusznie osądziłeś. I zwrócony w stronę kobiety powiedział Szymonowi, widzisz tę kobietę? Wszedłem do twojego domu, wody mi na stopy nie dałeś. Ona zaś łzami zalała moje stopy i otarła swoimi włosami. Pocałunku mi nie dałeś, a ona, odkąd wszedłem, nie przestaje całować moich stóp. Oliwą mojej głowy nie namaściłeś, ona zaś olejkiem namaściła mi stopy. Dlatego mówię ci, zostały jej odpuszczone liczne grzechy. Także mocno mnie pokochała. Komu zaś mało się odpuszcza, słabo kocha. Do tej kobiety zaś powiedział, odpuszczone ci są twoje grzechy. Wtedy ci, którzy wraz z nim spożywali przy stole, zaczęli mówić w sobie samych, kim jest ten, który nawet grzechy odpuszcza? On zaś powiedział do kobiety, twoja wiara ocaliła cię, idź w pokoju. Mamy kolejny przykład osoby, której grzechy były jawne i która miała już dość takiego życia. Kiedy tylko słyszy o tym, że Jezus jest w pobliżu, idzie tam i tak jak potrafi, okazuje swoją miłość do Jezusa. Jezus nie mówi, spójrz na tą kobietę. Nie widzisz, że ona miała ciężkie dzieciństwo? Czy nie widzisz tego, że ona jest samotna? Czy nie widzisz tego, że ona, gdyby nie robiła tego, co robi, to by z głodu umarła? Jezus tego nie mówi. Jezus mówi coś zupełnie innego. Mówi, liczne grzechy jej zostały odpuszczone. Znowu Jezus nazywa grzech grzechem. Liczne grzechy jej zostały odpuszczone, ale ten grzech, który zostaje nazwany grzechem. Ten grzech, którego nie próbujemy ukryć,
Ten grzech, którego nie próbujemy jakoś zamalować. Ten grzech, jeśli przynosimy go do Jezusa, Jezus nam go odpuszcza. I tak jest w przypadku tej kobiety. I to nie jeden grzech. Liczne grzechy jej zostały odpuszczone. Takich przykładów jest oczywiście więcej, ale to, co jest ważne, co w nich można zobaczyć, to przede wszystkim musimy spojrzeć na całość tej sytuacji, na całą prawdę, na to, co Jezus robi. Musimy zobaczyć, że Jezus w swojej miłości odpuszcza ludziom grzechy. Odpuszcza, bo ich kocha. Nam odpuścił, bo nas kocha. Ale miłość Jezusa nie oszukuje. Nie szuka usprawiedliwienia dla grzechu. Nie szuka wymówki. Natomiast zawsze miłość Jezusa idzie w parze z prawdą. Dopiero na podstawie prawdy, choćby była nie wiem jak brutalna i okrutna, dopiero na tej podstawie przychodzi przebaczenie. Z drugiej strony prawda, którą mówi Jezus, zawsze idzie w parze z miłością. Dlatego, że Jezus wszystko, co mówi, mówi z miłości do człowieka. Wszystko, co robi, robi z miłości do człowieka. Jezus odpuszcza grzech. Jeżeli Jezus odpuszcza grzech, to znaczy, że ma co odpuścić. Bo jeśli to był błąd, błąd można naprawić, nie ma co odpuszczać. Jeśli to była pomyłka, to zawsze można nauczyć się więcej nie mylić. Co by nam miał Bóg do odpuszczania, gdybyśmy robili tylko pomyłki? Grzech jest grzechem, który prowadzi nas na śmierć. Który kala nasze sumienie, nasze życie. Który sprawia, że przed Bogiem jesteśmy nieczyści. Dlatego Bóg ma co nam odpuszczać. Kiedy grzeszymy, Bóg ma co nam odpuszczać. Ale odpuszcza nam, bo nas kocha, ale odpuszcza nam wtedy, kiedy my uznajemy nasz grzech i nazywamy go grzechem. I nie kombinujemy. Jezus bierze i odpuszcza te grzechy właśnie, bo wziął je na siebie. Dlaczego Jezus na ziemi ma moc odpuszczania grzechów? Bo wziął je wszystkie na siebie i poszedł z nimi na krzyż. Ale są też inne przykłady wielkiej miłości Jezusa do człowieka. Na przykład znowu w Ewangelii Łukasza, 11 rozdział od 37. 11 rozdział od 37 wersetu. Podobna sytuacja jak poprzednio. Gdy to powiedział, pewien faryzeusz poprosił go, żeby zjadł u niego śniadanie. Wszedł więc i spoczął przy stole. Widząc to, faryzeusz zdziwił się, że przed posiłkiem nie zanurzył najpierw rąk. Pan zaś powiedział do niego: teraz wy, faryzeusze, oczyszczacie zewnętrzną stronę kubka i misy, a wasze wnętrze zawiera grabież i zło. Bezmyślni, czy ten, który uczynił to, co na zewnątrz, nie uczynił tego, co wewnątrz? Dajcie, jałmużnę raczej z tego, co wewnątrz, a wtedy wszystko będzie dla was czyste. Lecz biada wam, faryzeusze, że dajecie dziesięcinę z mięty, ruty i z każdego ziela, a zapominacie sąd i miłość Boga. To należało czynić, a i tamtego nie zaniedbać. Biada wam, faryzeusze, że lubicie pierwsze miejsca w synagogach i pozdrowienia na rynkach. Biada wam, że jesteście jak nieoznaczone grobowce, których ludzie chodzący na górze są nieświadomi. Wiecie, to jest ciekawa sytuacja. Przychodzi Jezus w gości do faryzeusza na śniadanie. I zanim jeszcze jego uczniowie zdążyli sięgnąć po cokolwiek do zjedzenia, chyba jednak wyjdą głodni z tego śniadania, to zaczyna im ubliżać. I
tak to zostało odebrane przez tych, którzy tam byli, bo dalej czytamy, wtedy odezwał się jakiś znawca prawa, nauczycielu, mówiąc te rzeczy i nas znieważasz. Odebrał to jako zniewagę, zniewagę dla faryzeuszy, ale też zniewagę dla siebie jako znawcy prawa, mimo to, że może faryzeuszem nie był. On zaś powiedział, i wam, znawcom prawa, biada, że obciążacie ludzi brzemionami nie do uniesienia, a sami nie dotykacie tych brzemion nawet jednym z waszych palców. Biada wam, że budujecie grobowce prorokom, a wasi ojcowie ich pozabijali. A zatem jesteście świadkami i wtórujecie postępkom swoich ojców, gdyż oni ich pozabijali, wy zaś budujecie im grobowce. Dlatego też mądrość Boża powiedziała, poślę do nich proroków i apostołów. I pośród nich niektórych zabiją i będą prześladować, aby od tego pokolenia domagano się krwi wszystkich proroków przelanej od założenia świata. Od krwi Abla aż do krwi Zachariasza, który został zabity pomiędzy ołtarzem i przybytkiem. Tak, mówię wam, będą domagać się jej od tego pokolenia. Biada wam, znawcom prawa, że zabraliście klucz poznania, sami nie weszliście i pragnącym wejść przeszkodziliście. No cóż, mógł się nie odzywać, ale się odezwał. Czy Jezus nie kochał faryzeuszy? Czy nie umarł za nich na krzyżu? Skąd ta zmiana? Jak to jest, że do tych naprawdę złych ludzi, jak prostytutki, złodzieje, celnicy, Jezus mówi w jakiś taki łagodny sposób. Nie potępiam cię. Twoje grzechy są wybaczone, liczne. Tak. Jak to jest? A do tych, którzy całkiem dobrze znają Pismo, którzy naprawdę na pamięć nieraz całe kawały tego, całe księgi znali na pamięć, którzy się dużo modlą, którzy dużo poszczą, którzy dużo dają na świątynię, do nich Jezus mówi, biada wam. Biada wam. Problem polega na tym, że faryzeusze uważali, że są w porządku. To byli ludzie, którym nawet przez myśl nie przeszło, że mogą mieć jakiś grzech. Dlatego Jezus najpierw przekonuje ich o grzechu. W sposób dosadny. I w ten sposób pokazuje im swoją miłość. Bo jeżeli człowiek nie ma świadomości, dokąd zmierza, to miłością nie jest poklepywanie go po plecach i mówienie, będzie dobrze, bo nie będzie dobrze. Miłością jest to, że mu się pokaże, jaki jest koniec jego podróży. To jest miłość. I Jezus dokładnie to robi. Pomimo tego, że się na niego obrażają. Więc to nie jest tak, że Jezus nie lubił faryzeuszy. Znaczy, lubić ich zapewne nie lubił. Ale kochał ich. Kochał ich, a jego miłość zawsze idzie w parze z prawdą. Wiemy dobrze, co Piotr usłyszał. W jednym wersecie słyszy, Piotrze, jesteś błogosławiony, bo objawił ci to, bo objawiło ci to nie ciało i krew, tylko mój ojciec z nieba. A ile? 3-4 wersety dalej? Jezus mówi mu, zejdź mi z oczu, szatanie. Brutalne. I to jest kolejna grupa, do której Jezus mówi, czasami nie szczędząc gorzkich słów. To są jego uczniowie. Na przykład w Ewangelii Mateusza 17:17. Ewangelia Mateusza, 17 rozdział, 17 werset. Tu mamy sytuację, gdzie Jezus schodzi z góry z Piotrem, Jakubem i Janem po przemienieniu na ich oczach i zastaje tłum, zbiegowisko i zastaje sytuację, gdzie pewien człowiek mówi, przyprowadziłem mojego syna epileptyka do twoich uczniów, żeby go uzdrowili, żeby wypędzili z niego demona, ale oni nie potrafią. Jeżeli coś możesz, to pomóż nam.
I w 17 wersecie Jezus mówi tak. Jezus zaś odpowiedział: o rodzie bez wiary i spaczony, jak długo będę z wami, jak długo będę was znosił? Do kogo to powiedział? Do tego biednego, do uczniów. No nie do tego biednego ojca. Bo co ojciec mógł? To jego uczniowie nie mogli wypędzić demona. Więc cóż, trochę brutalne, nie uważacie? Czy Jezus nie kochał swoich uczniów? I to nie jest jedyny raz, kiedy im nawtykał. Po zmartwychwstaniu Jezusa mamy dwóch uczniów, którzy idą do Emaus. Pamiętacie tą historię? Jezus ich spotyka, oni Jezusa nie poznają. Jezus zaczyna rozmowę, oni mu opowiadają, a myśmy myśleli, że on odbuduje królestwo Izraelowi. I co Jezus im mówi? O wy głupi i gnuśnego serca, żeby uwierzyć we wszystko, co napisali prorocy. Głupi i gnuśnego serca, żeby uwierzyć we wszystko, co tu jest napisane. Czytajmy wszystko, co tu jest napisane. Żebyśmy my czasem nie usłyszeli, że jesteśmy głupi i gnuśnego serca. Miłość Jezusa zawsze idzie w parze z prawdą. Nawet jeśli ta prawda jest bolesna. Dlatego, że sam Jezus powiedział: poznacie prawdę i to prawda was wyswobodzi. To prawda was wyswobodzi. Nie ma wolności bez prawdy i nie ma miłości bez prawdy. Ale nie ma też Bożej prawdy bez miłości. Nie ma Bożej prawdy bez miłości. Prawda bez miłości nie jest Boża. Możemy też zobaczyć na przykład, że Paweł idzie w ślady Jezusa. Jak otworzycie sobie kiedyś list do Galacjan, trzeci rozdział i zaraz pierwszy werset, to tam jest w niektórych tłumaczeniach napisane: głupi Galacjanie. O głupi Galacjanie, kto was otumanił? Głupi, nierozumni. Nierozumni, głupi. Nierozumni, no może trochę brzmi łagodniej, ale też niezbyt przyjemnie. Także Paweł idzie ewidentnie w ślady Jezusa i pozwala sobie tym Galacjanom nawtykać. Jezus nie owija w bawełnę, chociażby z tego powodu, że od swoich uczniów czegoś wymaga. Jezus sobie pozwala powiedzieć czasami mocno i dobitnie swoim uczniom, dlatego że wymaga od nich. Wymaga od nich tego, żeby go znali i żeby mu ufali, żeby poprzez swoje doświadczenie dobrze wiedzieli, że On ich kocha i zawsze za nimi stoi. Jezus kocha swoich uczniów. Jezus kocha swój Kościół i zawsze za nim stoi. Zawsze stoi murem za swoim Kościołem. Zawsze go wspiera. Zawsze przychodzi mu z pomocą. We wszystkim. Dlatego może sobie pozwolić, żeby czasami trochę dobitniej powiedzieć. Ale Jezus też nie oszczędza tłumów. Na przykład w Ewangelii Łukasza, 13 rozdział. Mówiłem, że będziemy Łukasza męczyć. 13 rozdział i od 1 do 5. Łukasza. W tym właśnie czasie byli tam obecni jacyś ludzie, którzy mu donosili o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z ich ofiarami. Wtedy powiedział im: myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż wszyscy inni Galilejczycy, że tak ucierpieli? O nie, mówię wam, lecz jeśli się nie opamiętacie, wszyscy podobnie poginiecie. Albo tych 18, na których runęła wieża w Syloe i zabiła ich. Myślicie, że oni byli bardziej winni niż pozostali ludzie zamieszkujący Jerozolimę? O nie, mówię wam, lecz jeśli się nie opamiętacie, wszyscy tak samo poginiecie. Jezus mówi prawdę w sposób bezpośredni. Nie kombinuje, jak tu ubrać to w słowa, żeby przez przypadek kogoś nie urazić. Dlaczego? Bo wtedy ludzie mogliby nie zrozumieć tego, co Jezus mówi. Mogliby szukać sobie furtek,
Skoro mówi tak łagodnie, to może jeszcze nie jest tak źle. W Ewangelii Jana, 8 rozdział, a mamy w ogóle bardzo ciekawą sytuację. W Ewangelii Jana, 8 rozdział, od 43 do 47 wersetu, jak sobie to otworzycie, to zobaczycie, tam jest taka słynna rozmowa Jezusa z Żydami, którzy w Niego uwierzyli. A kończy się tym, że Jezus im mówi: waszym ojcem jest szatan, a oni chcą go ukamieniować w nagrodę. A parę wersetów wcześniej jest napisane: i do tych właśnie, którzy w Niego uwierzyli, Jezus powiedział. I tam są właśnie te słowa: poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. My nie jesteśmy niczymi niewolnikami. No i się zaczęło. Chcieli, to dostali. Jezus mówi im wprost: waszym ojcem jest diabeł i chcecie żyć według jego pożądliwości. Jeżeli żyjemy według naszych pożądliwości, to kto jest naszym ojcem? Jakieś podsumowanie warto byłoby zrobić. Ja myślę, że tym podsumowaniem może być to, co jest napisane w Ewangelii Jana w 15 rozdziale. Ewangelia Jana, 15 rozdział. Od 12 do 14 wersetu. To jest moje przykazanie, abyście kochali jedni drugich, jak ja was ukochałem. Nie abyście kochali jedni drugich, tak żeby wszyscy uważali, że ich kochacie. Nie poklepując się po ramieniu, mówiąc, że wszystko będzie dobrze, tylko tak jak ja was ukochałem. Tak jak ja was ukochałem. Większej miłości nikt nie ma nad tym, gdy ktoś swoją duszę oddaje za swoich przyjaciół, swoją duszę albo swoje życie. Dlaczego Jezus miał prawo w ten sposób mówić? Bo On oddał za nas swoje życie. On pokazał, że kocha nas do końca. On oddał swoje życie za nas. On się nie cofnął przed tym, żeby zostać oplutym, pobitym i ukrzyżowanym za nas. Więc jak stwierdzimy, że mamy prawo nawtykać ludziom, to zastanówmy się, czy mamy taką miłość do nich, jak miał Jezus, zanim to zrobimy. Będziemy tylko faryzeuszami. Bo inaczej będziemy tylko faryzeuszami, tak jest. I w 14. Wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli czynicie to, co wam przykazuję. Można sobie stać przed lustrem i przez pół dnia wyznawać: jestem przyjacielem Jezusa, i to nic nie zmieni w naszym życiu. Jesteśmy przyjaciółmi Jezusa, jeśli. A co on nam przykazał, to jest werset wcześniej, czy dwa. To jest moje przykazanie, abyście kochali jedni drugich, jak ja was ukochałem. Jeśli to przykazanie wypełniacie, to jesteście moimi przyjaciółmi. Wiemy, jak dzisiaj jest z mówieniem o grzechu. Nie oskarżaj mnie. Nie masz prawa mnie oskarżać. A jakie ty w ogóle masz kompetencje? Krytykujesz. Nie masz miłości. Nie jestem twoją własnością. Nie będziesz mną manipulował. Wiecie, tu mi się przypomina taki przykład. Ktoś kiedyś, jak rozmawialiśmy o grzechu, to opowiedział mi taką historię. Był z pewnym człowiekiem, ponoć wierzącym, na łódce. No i na tej łódce sobie pływali, wieczorem zjedli kolację i po kolacji ten właśnie drugi wyszedł na zewnątrz. No i ten, który to opowiada, jakoś tak wyszedł za nim i przyłapał go na paleniu papierosów. I mówi do niego: to ty palisz?
No bo się zdziwił, człowiek wierzący i pali. A ten palący mu na to odpalił: a ty się dzisiaj znowu obżarłeś. I ten, który mi to opowiada, mówi: bo widzisz, bo zanim ocenimy drugiego człowieka, to należałoby zobaczyć, jakie my grzechy mamy. To nie jest takie łatwe i proste z tym grzechem. To nie jest takie oczywiste. Wiecie co? To jest bardzo fajna historia, która pokazuje, że wydaje nam się, że jesteśmy wierzący, ale żyjemy dokładnie na odwrót, niż Jezus powiedział. Bo w Biblii jest napisane: jeżeli widzisz, że brat twój grzeszy, napomnij go. Skoro widział ten palący, że się facet przy kolacji obżera, to czemu od razu nie powiedział? Nieprawdaż? Może by go ochronił, może by naprawdę pokazał mu w jakiś rozsądny sposób: facet, masz problem z obżarstwem. Może by zyskał brata swego. Ale nie. Zachował tą wiedzę na odpowiednią okazję, żeby w razie czego komuś dokopać. A druga taka myśl, która mi przyszła: czy mój grzech jest usprawiedliwieniem dla twojego grzechu? Nie jest. Nie licz na to. Nie licz na to. Nawet jeśli ten, który ci wytyka twój grzech, nawet jeśli sam jest stokroć gorszy od ciebie, to zastanów się, co Bóg chce powiedzieć ci przez to, co słyszysz. Oczywiście, jeżeli to rzeczywiście jest napomnienie i ma rozsądne podstawy, tak? No może nie ma podstaw. Bierzmy napomnienie, bo Bóg nas napomina w różny sposób. Mój grzech nie jest usprawiedliwieniem dla twojego, a twój nie jest usprawiedliwieniem dla mojego. Każdy z nas odbierze nagrodę za to, co zrobił z ofiarą Jezusa na krzyżu. Nie tylko, czy w nią uwierzył, czy raz kiedyś 100 lat temu przyjął ją i się ucieszył, ale czy każdego dnia korzystał z ofiary Jezusa na krzyżu. Z tego, że ona nie tylko oczyszcza od winy, nie tylko uwalnia od kary, ale łamie moc grzechu w naszym życiu. Tak więc podsumowując, kochajmy i bądźmy odważni, ale też i rozważni w mówieniu prawdy. Czego wam sobie życzę. Amen.